Dzisiejszy trening skupi się na górnych partiach ciała, na naszych barkach i ramionach, po to, żeby bez problemu móc założyć tops na ramionczka bądź piękną sukienkę na Sylwestra. Będziesz potrzebować do treningu obciążenia, mogą to być butelki z wodą albo hantelki, jakie posiadasz w domu, bez względu na to, ile kilogramów. Jeśli uniesiesz 2 kg, to świetnie, jeśli 4, to jeszcze lepiej. Jeśli będą to półkilogramowe butelki z wodą, również będą rewelacyjne. Zaczynamy od wznosu hantelek do boku, na wysokość barków. Stań na lekko ugiętych nogach, na szerokość bioder. Napnij brzuch, delikatnie pochyl tułów do przodu i unoś hantelki do boku, na wysokość barków, robiąc wydech przy wznosie. Wydech, wdech, wydech, wydech. Jest to ćwiczenie, przy którym pięknie pracują mięśnie naramienne, głównie akton środkowy. Jeszcze chwila. Trzy powtórzenia przed nami. Dwa, jeden. Zmieniamy oś ruchu i tym razem podnosimy hantelki do przodu, również na wysokość barków, nie wyżej. Wydech przy wznosie. Wydech. Cały czas mamy napięty brzuch. Tak samo górna część tułowia pracuje, nie rozluźniamy jej podczas ćwiczeń, tylko ćwiczymy do końca. Pięć powtórzeń przed nami. Dasz radę. Cztery, pięć, świetnie. Przełóż palce dłoni przed siebie i zacznij pracować bicepsem, zginając ramię w stawie łokciowym i przyciągając dłonie do barków. Pamiętaj o tym, aby unieruchomić łokcie, które znajdują się blisko ciała, są doklejone do talii. Pracują tylko mięśnie w głowę ramienia, czyli bicepsy. Gwarantuję Wam, że po tych ćwiczeniach chętnie założysz piękną sukienkę na Sylwestra, a wiosną i latem tank top. Zrób jeszcze parę powtórzeń. 7, 6. Napinaj mięśnie przy każdym wznosie. 3, 2, 1. Przejdźmy do tricepsa. Wystaw jedną nogę do tyłu. Drugą zostaw przed sobą zgiętą, łokieć trzymaj przy biodrze i prostuj rękę i zginaj. W ten sposób pracujemy mięśniem trójgłowym ramienia, czyli tricepsem. Pamiętaj, żeby łokieć był nieruchomy i przy wyproście powinieneś czuć pracę tricepsa. Wydech na górze. Wydech. Pamiętaj o mocnym brzuchu, o prostych plecach i o tym, że pracujemy na piękne ramiona. 4, 3, 2, 1. Zmieńmy strony. To samo zrobimy na drugą. Mocny wypad do przodu. Oprzyj się na kolanie i pracujemy drugim ramieniem. Łokieć blisko. Wyprostowuj rękę. Pamiętaj o tym, żeby napiąć brzuch, wyprostować plecy, głowę z przedłużeniem kręgosłupa. I czujemy, jak pięknie pracuje triceps. W końcu nikt z nas nie chce mieć obwisłych ramion i pelikanów, a to jest właśnie świetne ćwiczenie, żeby tego uniknąć albo się pozbyć, jeśli już się nabawiliśmy. Jeszcze 5 powtórzeń. 4, 3, 2, 1. Świetnie, wstajemy. Zrobimy jeszcze jedną serię zaprezentowanych ćwiczeń po to, żeby mieć pewność, że ramiona i barki super popracowały. Zaczynamy od wznosów do boku. Pamiętasz pozycję? Na szerokość bioder, kolana lekko zgięte, brzuch napięty. Tułów delikatnie pochylony do przodu. Jednocześnie unosimy hantelki do poziomu barków. Wydech. Wydech.
Wydech. Wiem, że już bolą ramiona, ale to już ostatnia seria. Już bliżej końca. Dlatego jestem pewna, że dasz radę. 3, 2, 1. Na chwilę opuść. I to samo ćwiczenie. Wznosy hantelek, symbry do przodu. Również do poziomu barków. Wydech. Wydech. W tym ćwiczeniu pracują mięśnie klatki piersiowej oraz mięsień naramienny, akton przedni. Jeszcze kilka powtórzeń i przechodzimy do bicepsu. 6, 5, 4. Pamiętasz o brzuchu? Dobrze. 2. Ostatni. Oprócz hantelki, palce przed siebie i zaczynamy pracę bicepsa. Łokcie doklejone do talii. Mocne spięcie, kiedy ciężar przenosimy do góry. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Nie ruszamy głową. Brzuch napięty i skupiamy się na naszych ramionach. Przy każdym uniesieniu dodatkowo napnij mięśnie, wtedy praca będzie mocniejsza i skuteczniejsza. Wydech przy spięciu, czyli na górze. Wydech. Wydech i ostatnie 4 powtórzenia. 4, 3, 2, 1. Zróbmy ćwiczenie na triceps. Wyprosty ramienia w opadzie, w podparciu o kolano nogi przedniej. Pamiętaj o doklejonym łokciu i o tym, żeby do końca prostować łokieć. To jest rola mięśnia trójgłowego ramienia, że prostuje nasze ramię w stawie łokciowym. Zatrzymaj na górze. Czujesz triceps? Dobrze, ja czuję. Czyli jest praca. Jeśli nie, to staraj się mocniej doprostować ramię. Zostały nam ostatnie 4 powtórzenia. 3, 2, 1. Zmieńmy stronę. Zrobimy to samo na drugą rękę, ponieważ pamiętaj, że ćwiczenia musimy wykonywać symetrycznie na ciało. Prawa i lewa strona. Łokieć doklejony. Świetnie sobie radzisz. Cieszę się, że jesteś ze mną, nie poddajesz się i ćwiczymy razem. Zatrzymaj chwilę. Czujesz pracę tricepsa? Doskonale, ja też. Zróbmy ostatnie powtórzenia. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Wstań na szerokość bioder. Wykonaj krążenia barków do tyłu, do przodu. Dziękuję za wspólny trening. Mam piękne ramiona i zapraszam do kolejnych ćwiczeń.